Dzień dobry, tutaj oficer Pączkowski i witam was, o Jezu! I witam was w kolejnym dniu mojej służby. Jak widzicie, na dzień dobry mnie tutaj wydupiło solidnie, ale to nie problem, ponieważ mam telefon i mi zaraz samochód naprawią. No. No i ślicznie. No. Jak widzicie, dzisiaj full undercover. Także będziemy powoli zgarniać ludzi, na przykład tego taksówkarza zaraz na zakręcie. Tutaj na spokojnie trzeba to wziąć. Ja może trochę zjadę na bok, żeby ludzie się nie zapali, że blokuje przejazd. Słuchajcie, agent Salma coś mówił o Los Santos. Ogólnie im się strasznie dużo popsuło, ale chyba chcą zrezygnować z projektu LSPDFR i... I chcą... No pięknie, żeś pan stanął. Czekajcie, jak teraz barierkę tutaj? Tak? Nie. Tak. I chcą, no... Program fabularny zrobić. A może najpierw ci przerzucam bagażnik? Dobrze właśnie zrobione. Zobaczmy, czy nie masz tutaj żadnych dragów. No! Otworzysz mi to? Mogę w ogóle to ci otworzyć, człowieku? Dobra, powiedzmy, że nie mogę. Nieważne. No, dzień dobry. Ładną masz szybę nawet, ale ja bym chciał tak... Żadnych tutaj powodów. Ja poproszę twoją licencję, kolego. Ja to sprawdzę. Ja to sprawdzę, ponieważ jestem dobrym policjantem. Oficer hot staff, hasło donuts, poszukaj bazę. Zamknij się tam w tle. S-U-T-T-O-N. Sprawdzamy. Jak to nie ma? Jeszcze raz. A, Ernest. Dobra, Ernest. Sutton. Fajne masz nazwisko, koleś. Sutton. O! Parę razy byłeś zatrzymany, kolego, ale widzę, że tutaj żadnych powodów do konkretnego zatrzymania cię nie mam, więc... Ja ci oddaję papiery, kolego. Także... Może pan jechać, dziękuję. No, zniknij. O, dobrze, pan też może jechać, proszę bardzo, ja już nie przeszkadzam. No ale na przykład tutaj tego SUV-a chętnie sobie zatrzymam. On skręca, także się tutaj przyczaimy na niego. Warto sprawdzać też wszystkie dokumentacje. No gdzie tą taksówą się wypychasz, no? Wszystko jeździ po kolei, tak? Jezu, dajcie to zielone, bo już chcę jechać, o. Dzień dobry, LCB. O, pościg, tak? Kolego, proszę cię, nawet nie stawia oporu. Jedziesz prosto... To jest koleżanka, jeszcze lepiej. Jedziesz prosto na komisariat. No halo, no zjedźże, kobieto. Już, wysiadka. Nie, tylko nie teraz, proszę. Proszę się zatrzymać. Nie uciekaj. Dziękuję za współpracę, a raczej jej obecny brak. Dobrze, po panią przyjedzie transport, także nie warto było uciekać, jak pani widzi. Dobra, odchylimy to badziewie. Najpierw może przeszukamy... To ma chyba tylko system nagłośnienia, ale warto sprawdzić. Dobra, puste. No to nie miała pani w ogóle powodów do uciekania, Boże, co za idiotka. Dobra.
Dzięki. Dobra, ja może się stąd zmywam, bo tu się powoli ulica blokuje. Oficer Pączkowski dalej wraca na służbę. W ogóle może sprawdźmy tutaj przy okazji. Wiem, że trochę dupkowato postawiłem, bo tak nie powinno się, ale... Mogę sprawdzić tutaj bagażnik? Wiecie, to są klucze uniwersalne, takie dla policji tylko. Dobra, jest pusty. Ale no ogólnie wie pan, no tutaj nie ma pobocza, więc ja tutaj mandacik wystawiam. Za głupie parkowanie. Dobra, wystawiony. Trochę mi tam ta pani potłukła tutaj mój boczek, ale jest w porządku. A zgarnijmy może tego. Elegancko tutaj nas mogą wymijać. Mogę ci bagażnik przebadać? Ty w sumie nawet bagażniku nie masz, nie? Dzień dobry, dziadku. Ja mam swoje powody, to jest rutynowa kontrola drogowa, tak? Poproszę o pana licencję. Tyree Irwin, dziękuję, ja zaraz wrócę do pana. Nie teraz, jestem w pracy. Dobra, wchodzimy. Logujemy się do komputera, przeszukaj bazę danych. Tyree Irwin, szukaj. O! O! Pan Tyree Irwin ma nie do końca ważną licencję i zalecane jest, żeby go aresztować. Panie Irwin. Dokładnie. Nie. Pan jest tutaj poszukiwany. Pana licencja jest nieważna. Tutaj zapraszam do mojego radiowozu. Panie Irwin. Nie chcę nic cię... Cholera! Panie Irwin! No. Proszę tutaj ze mną nie kwestionować, tak? Dobra, panie Irwin. Przykro mi. Popsuł się pan trochę. To niestety. Oczywiście samochód pana Irwina tutaj musimy odholować. Dzięki, Sandy. Ja jadę dalej. Ty tylko uważaj tutaj na mnie, nie? Dzięki. Tutaj są porzucone samochody, bo ludzie się trochę wystraszyli. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. To oczywiście naturalnie przejedziemy, bo musimy sprawdzać te samochody. Weźmy może... Dobra, Sandy tam zgarnęła samochód. Weźmy tego tutaj może tego małego przed nami. Warto sprawdzić przy okazji. A mi się trochę lakier porysował. Dobra, skręcaj kulturalnie. Gorzej zaparkować nie mogłeś, serio? Dobra, jedź lepiej. Zatamowałaś pół ulicy. Tutaj cię zgarniemy. Dobra, tylko poczekasz, barierkę sobie walnę. Siup, tutaj. Jakby ktoś się pytał, barierki się stawia Ctrl Z na starszej wersji, na nowszych nie pamiętam. Ej, halo! 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 Co to miało być? Usuńmy najpierw to. Co to miało być? On po prostu wziął i odjechał.
To ten? Nie, masz szczęście. Dobra. Cofamy się. Dobra, jedziemy tutaj. Przed nami jest, tutaj jest taki samochodzik. Ja tutaj sobie troszeczkę przestawię, żeby nie blokować tak bardzo ruchu. Dzień dobry, oficer Pączkowski LCPD. Poproszę pana dokumenty. Panie Hal Gibbs, pan pozwoli, że je sprawdzę w komputerze? Dobrze, sprawdźmy dokumenty pana Hala. Logujemy się. Hal Gibbs. Jest. Dobrze, ma ważną, tak. Był zatrzymany parę razy przez nas, ale nie ma podstaw do jego aresztowania, także... Wracamy do pana Gibbsa. A może hej. Sprawdźmy jeszcze tutaj tylko. Ja tu nie mam żadnych podstaw, żeby pana aresztować, ale... Wie pan, przezorny, zawsze ubezpieczony. Proszę otworzyć bagażnik, panie Gibbs. Pan coś ukrywa? Dobra, niestety nie da rady. No dobrze. Panie Gibbs, jest pan czysty. Proszę jechać dalej. No i tak właśnie działa pięknie. Drogówka w Liberty City. Pan Gibbs jest wolny. My sobie przejedziemy. Dobra. No i elegancko. Bardzo elegancko dzisiaj robota wygląda. Śmieciarka. Ej, wiecie co? Mam pomysł. Jeszcze przy okazji może... Tak, najpierw się naprawmy. Ale maskę mogłeś zostawić. Jeszcze mi się przyda, wiesz? I słuchajcie, weźmy sobie samochód pułapkę. Uważaj! Świetnie, świetnie. Świetnie, dzięki. Słuchajcie, będziemy polować na złodziei samochodów. Zostawmy go w jakimś fajnym miejscu. Tutaj na parkingu niekoniecznie, ale może na przykład tutaj. Na przykład tutaj go zostawmy. Dobra, on niech sobie stoi. A my sobie odjedziemy na przykład gdzieś tutaj. O, patrzcie, zorza polarna. Staniemy sobie tutaj. I będziemy czuwać. Jak jakiś złodziej nam się trafi albo coś, no to wiecie, no to ruszamy, nie? To jest w sumie nudna robota, także ja może sobie wyjdę na powietrze. Sobie tutaj stanę pod samochodzikiem, sprawdzę SMS-y. Ten się nie odzywa. O, laska do mnie pisała, chciałaby wyskoczyć. No to wiecie, co będziemy później robić. Dobra, tutaj w sumie nic ciekawego. No, może tutaj sobie wyciągnę gdzieś kawusie. O! Jak zwykle dobra kawa. Bardzo dobra kawa. Tam coś się chyba dzieje, tam coś w tle. Jak zwykle nuda. Ach, nogawka tutaj. O, ja lubię dobrą kawę w robocie sobie wypić. O, halo, mam alarm z samochodu. Bardzo dobrze. Jedziemy po cichu. O, Jezu, jak on strasznie prowadzi. No, proszę pana. No, pan bardzo agresywnie jeździ, proszę pana. Nie chcę pana numerków, ale chcę, żeby pan wyszedł.
Ej, halo, ja nie chcę pana numerków. A, dobra. Dowalę ci mandacik. Także tam masz komisariat i tam płacisz, kolego. Ale nie, nie, nie. Rączki. Twój kolega? Kolego, wysiadaj. Wysiadaj. Tam jakiś widzę tutaj ucieka. Dobra, facet. Nie wpieniaj mnie, wysiadka. A teraz proszę rączki. Nie bądź głupi jak twój kolega. Dziękuję. To była pułapka, tak? Sprytnie zastawiona. Dobra, dobra, nie marudź. Dobra, mamy złodziei samochodów, także... dzięki chłopacy. Jedzie po ciebie transport, cwaniaczko, także to się nie martw, ja cię będę mieć na muszce, zanim przyjadą. To wy? Dobra, jadą już, pędzą raczej. Tego już nie odratujemy niestety, trudno. Tu zgarniemy dowody, że strzelał do nas. Mamy, dobra. Dzięki, chłopaki. Dobra, my sobie tutaj skręcimy. Elegancko. Przejedźmy sobie dalej, bo wiecie, tutaj stoją na czerwonym, to nie ma co robić. Ale na przykład tego, osobóweczkę tutaj małą. Przepraszam. Ja tutaj przestawię troszeczkę się. O Jezu! Jest spoko. Zostawię co prawda przystanek, ale czasami trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Dobra. A może najpierw bagażnik oczywiście. Proszę otworzyć bagażnik. No halo? Czy nie wyraziłem się jasno? No, proszę mi bagażnik pokazać. No. No już, proszę, bagażnik bym chciał. Dobra, nieważne. Dzień dobry, proszę pani, oficer Pączkowski, LCPD. Poproszę pani licencję. Yoshi Buckner. Proszę pani, pani poczeka chwilkę tutaj. Ale robota. Oj, tak, tak. Dobra, odpalamy komputer, logujemy się, szukamy pani Yoshi Buckner. Wow! Ma nieważną licencję, 4 razy była karana, 7 razy zatrzymana przez LCPD i ma podstawę do zatrzymania. Dobrze, pani Yoshi Buckner. Oczywiście paralizator sobie wyjmę. Przydaje się nawet tym, którzy uciekają. Nie trąb na mnie, bo zaraz ci zdzielę. Pani Yoshi. Ja poproszę panią, żeby pani wysiadła z samochodu. Ale halo, pani Yoshi. Jest pani aresztowana. Ruszcie się, ludzie, to tylko policja. Dziękuję. Proszę się zamknąć, ja jestem policjantem. No. Jadą chłopacy. Ostrożnie tutaj, panowie, tutaj stoi pojazd. Dobra, ja tutaj odholuję pojazd tej pani. Dzięki, chłopacy. Ej, szybko ta robota mi zleciała. Kurde, już praktycznie kończę. O, znowu Cindy. Dobra, no to w sumie wracamy na komisariat i koniec roboty, tak? No całą noskę przerobiłem. Dzięki. Dobra, my tutaj zmieniamy tutaj pasy. Tutaj pani jest zgarnięta. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I widzicie, piękny dzień pracy, w którym zginęła tak naprawdę
dwie osoby. Jedna dlatego, że nie chciała współpracować, a druga dlatego, że strzelała do nas. Także samoobrona jest dozwolona. Pamiętajcie o tym. Dobrze, skręcimy tutaj. Elegancko. I zajeżdżamy na komisariat. Cześć, chłopacy. Umyjcie go trochę, bo wiecie, się poszkodował ostatnio przy pracy, ale ogólnie jest spoko autko. Dzięki. No dobra, to ja wracam na posterunek. Siup. I cóż, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że moja służba dzisiaj wam odpowiada. Troszeczkę spokojniejsza, bardziej pokojowa, bardziej dyplomatyczna, jak prawdziwy policjant. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie stawić kciuka, napiszcie komentarz i my się żegnamy. Stary, idziemy zaraz na kawę. On jest mój, spadaj. I to było na tyle. Ja sobie wezmę piciu. Siup, elegancko. No to co? To do zobaczenia i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach super, hiper zabawy z... Dobra kawusia, jak zawsze dobra. Z Pączkowskim, no. No to cześć wszystkim. Do zobaczenia. Obywatele. Miasta.